Witam, witam, siemaneczko. Z tej strony Maxim, a to jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Gigon. Ostatnio wykonaliśmy dwa fajne zlecenia na skrzekacza, tak? I pomogliśmy staruszce. Dzisiaj poczytamy sobie co nieco. Lina. Weźmy wszystko. Kopacz torfu. Rada odzielarki. Jak może tam będzie zaginął pies. Może to będzie fajne. Zlecenie nam, bogowie wiedzą co. To jest nasze zlecenie. O tak. Ludziska, w lesie trafiłem na ślady jakieś dziwne, co ich rozpoznać nie umiem, a wszyscy wiecie, że mnie zmyśliwy mnie od dziś. Znacie mnie, krakać nie lubię. Ale coś mi się widzi, że nic dobrego to oznaczać nie może i lepiej się mieć na baczności. Szczególnie jak komu droga przez las wypada. A jakby kto widział to, albo ślady umiał rozpoznać, niech się do mnie zgłosi, myśliwiec zalipia. Przyjmujemy. Zlecenie, potwór z cmentarza. Kurde, tyle zleceń? Niech wam się dołączyć. Potworne sobie tam wzięło. Czekajcie, groby rozpokój i szkodzą czyni, a ostatnio i na tych, co po ziemi jeszcze chodzą na łasy, zrobiło ich chłopka. Chłopaka młynarzowej porwało. Właśnie, trzymaj z daleka od cmentarza. Zobaczymy. Nowe znaczniki, patrzcie. Chwileczkę. Tak. Fajne, nieodkryte miejsca. A ja się zawsze zastanawiałem, jak je odkrywać, a to trzeba po prostu tablicę ogłoszeniową znaleźć. Spoko. No i cóż. Kiedy indziej zrobimy te zadania? Kłopoty grabarza. Tajemnicze ślady. A to kiedy indziej. Zapamiętajcie, że przyjąłem te zlecenia. Kiedyś je zrobię, na pewno. Jak na razie, idziemy do pani las. Pani lasu. Nie wiem, o co tu chodzi z nimi. Tu, patrzcie, to może być ta słodka ścieżka. Więc pójdźmy. Chociaż tutaj bym jeszcze odwiedził tą tablicę. Tak wiecie, szybko, na szybko, na szybko, na szybko. Oby nas nic nie dopadło w lesie. Stąd pójdźmy, będzie szybciej. Okej, znacznik. Znacznik, ważna rzecz. Bez znacznika nigdzie rusz. Tu, tu, tu. Tam. I co, ktoś tu się zadomowił? No jakby ktoś tu był, ale nikogo nie słychać, nie widać. Fajny taki dworek. Fajny ogólnie też zrobili las Polacy. Zapiszmy. Profilaktycznie. O, ale ładny wiedzieć. Ładny widok. Jakaś wioska, no to tutaj byliśmy. Odkryjmy może znacznik. Co to za wioska? Nowy znacznik, tablica. Niech ich wszystkich dziki gon porwie. O, wieś Sztygary. Okej, okay. Mamy znacznik, mamy wszystko. Pójdźmy do tej tablicy. Mamy jakieś zlecenia? Więc tak, szuka pracy, kuśnierz, sprzedam wóz. Ceruję i łatam oko, oddam psa, skóry garbuję, spoko. Zlecenie, posłuch z bagien, kto czytać umie, niech czyta uważnie, a potem we wsi swej wszem i wobec rozpowie. Na bagnach, tam gdzie tor się kopie, zaległa się bestia, co nie dojrze na ludzi czyha, to jeszcze trujące opary wokół siebie roztacza. Ciekawe, jeśli w mieczu dobry i zarobku szukasz, wtedy wiedz, że za łeb potwora hojny wynagrodzę, a inne ludzie niech pomną, że by na bagna wspomniane nie chodzić, jeśli im życie miłe, żeby nie było, że nie ostrzegałem Lesław. Okej, okay. Nice. Potwór z magiem. No i co?
Sprawdźmy może kupca. Może ma jakieś ciekawe karty? Bo ja ogólnie szukam kart. Kupcy mają. Siadłe mleko, jaje, świeże jaje. Oj. Czyste, w ogóle nie obestrane. Jezu. Pokaż, czym handlujesz. Pokaż stary. Gównem. Czystym, żywym, pełzającym gównem. Bywaj. Bywaj. Nie było mnie to. Dobra. Nic tu ciekawego nie ma chyba. Ale nowe doszły znaczniki i ja to lubię. Odwiedzę je podczas waszej niewiedzy, nieobecności. Wybaczcie, ale no, to jest akurat za nudne, żeby to wszystko nagrywać i za długo by było. Idziemy na słodką ścieżkę. Mamy kilka zleceń, jak mówiłem, zrobię je później. Pójdźmy tędy. Sorry, że nie jeżdżę na płotce, ale jakoś tak nie lubię jeździć, kurde, tutaj konno. Zresztą patrzcie na te widoki. Kurde, widzicie to drzewo? Jasno. Cholera. Harbin? Chyba tak. Harbin. I coś tam lata. Cholera, gdzie ja się wpieprzyłem. Pójdźmy inną drogą. Źródełkiem. No, leślizni się. Nie chcę mieć styczności z czymś, co lata. Co ma mnie na hita? A to co to? The fuck? Co to jest? Utopiec, 6 level. O, nawet więcej utopców. Lol. Utopce należą do takich, co mają mały level. A jak przypierdolą, to kurde, trzeba się chować. Aha, ostatnio była aktualizacja 1.05. Dodała kilka fajnych. Chyba naprawili bugi, czy coś w tym stylu. Patrzcie, nawet chyba nam nie zdjęli tarczy. Coś te utopce, kurde, się nie starają. Co nam wyleciało? Serce. A jak na dłoni? Oko. Unikat. A jasne, unikat. Z każdego to leci. No kurde. Ich tu będzie nieskończenie wiele? Oby nie. Jakby to jeszcze było więcej warte. Szybko stąpiliśmy. Co to w ogóle jest? Wow. Widzicie to? Jakaś chata. Ej, zamknięte. Co tu jest? Fajne. Nie, wale to. Idę stąd. Zapiszę. I chodźmy na słodką ścieżkę. Fajnie, szlają się nie wiadomo gdzie. Słyszę coś niebezpiecznego. O kurwa. Wiecie, nawet nie chcę wiedzieć. Okej. Jestem. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Co to jest? No. No i mam iść po słodkiej ścieżce. Ala Jasi Małgosia. Odszukaj wiedźmy z bagien. Dobra. No, patrzcie, to jest słodkości. Ile tych słodkości? Jasna cholera. Czy wy to widzicie? Są ciastka jakieś. Patrzcie. No. Słodka ścieżka. Piękna słodka ścieżka. Dlatego to tak nazwali. Dzieci tu se chodzą, jedzą słodycze z robakami.
Ładnie ptaszek mi śpiewa. Patrzcie w ogóle na scenerię. Czekajcie, coś tam widzę. Wal się słodka ścieżka, ja tu mam skrzynię, kurwa. Jakieś fajne rzeczy. I tyle? Idziemy dalej. Jaka sceneria. Pójdźmy tak o. Co to za kwiatek? Nie widziałem nigdy niego. No, widziałem, kurde, i to wiele razy. Tylko w wodzie wydawał się inny. O, trochę fajne. Zapiszmy. Kurwa, ja co 5 sekund zapisuję. Sorki. Takie mam przyzwyczajenie. Dobra. Jestem. Co to jest? Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to obaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z głup ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! Co robicie na bagnach? Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Myślałem, że są jakby potrawką. Szukam pewnej wiedźmy. Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żyjesz jak wiedźma. No jestem wiedźmin. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. To pewnie ta wiedźma jest. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Wkopał się. O, i tutaj racja. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał. Chowaj ta dziewki po lasach. Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówi. Dobra, mieszka tu. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? The fuck? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu, tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Opiekujesz się dziećmi? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczór, że będzie zupa ze skwarkami. Z Jankiem. Dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Ty jesteś wiedźmą? Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Super. Bo nie ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Dzieci są takie słodkie. Kim jest Janek? Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Szukam pewnej dziewczyny. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli. I sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda. Ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka. Moja śliczna, dobra córeczka. I ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Pomóż mi, proszę. Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi.
Poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Zabiorę ci przekąski. Może się mylę, ale wiecie. Coś jest z Jankiem. Coś jest nie tak. Co? Po prostu wbić w chatę? Arek. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Arek czy Janek? Nie wolno. Nie będę z tym rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. O. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! Znajdź sposób na wywabienie babci z chaty. Wiecie co? Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. A może i nie. Widziałeś kiedyś Janka? Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Pomożecie mi? Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. No dobra. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. Ja mam wiedźmińskie zmysły. Mówi, że myśli, że tak łatwo nas znajdzie. No. Znaczy nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. Jeden, dwa, jasna trzy, cholera. Co ja robię ze swoim życiem? 18, 19, 20. Szukam. No spoko. Nawet mi każe poszukiwać. O, patrzcie. Patrzcie, kurde, jeden się tu skrył. Ale fajna. Też to baćka. Jak tu ma wejść? Hej. Czy jest jakieś wejście? Powinno gdzieś tu być wejście. O, kolejne ślady. W tą stronę. No i gdzie? O, tu. Haha, cześć. Znalazłem cię, nie chowaj się. Jeden. Udało ci się. Jeden. Może muszę wejść tu? Cholera. Muszę jakoś tu wejść. No kurde. Tam się chowa na pewno. Tylko jak tam wejdę? To nie ma żadnego wejścia. Chyba, że... Tędy, patrzcie. O! Aha, no tak. Jakby można po tym jeszcze było wejść. Holenda. Holenda. Nie wiem, jak tam wejść, naprawdę. No to w tym chodzi. Muszę tu wejść po tym, no. Co to za znak? Okej. Tutaj jest. O! Musi być. Ej. Widzę cię. Ha, tędy se pobiegł. Spoko. I on... Patrzcie, wbiegł tędy i się schował, no nie?
Kurde, ktoś gazuje mi tutaj. Czekajcie, gdzie tu? O, jest, jest, jest. Przy okazji, no wiecie. No, cześć. O, tu jesteś. Jakżeś mnie tu wypatrzył? Nic ciekawego. Jeszcze jeden. The last. Tu już nie ma tych śladów, nie? Ostatni. Gdzie my możemy go znaleźć? Szukajmy wszyscy razem. O, jest. Tędy, ten dyk. O, skrzynia. Ja bardziej patrzę za skrzyniami niż za dziećmi. Tędy pobiegł. Fuck. O, tutaj jest ta babka. Spiedylam. Przez okno wybiegł. Dziad. Spoko. Znajdę go tu. Tu. Kurde, daleko pobiegł. O, tu ta jest. Nikt więcej już się nie chowa. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki. Nie, porozmawiamy o waszej obietnicy. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Co się tak przyczepi tego Janka? Ja nie rozumiem. Że on jest jakiś psychiczny. Nie. Mój Geralcik jest zajebisty. Jaki. Babciu, babciu, jak na trzmiewrzyć użarł! Kurde. Chodź, babciu! Nie zauważy cię, Geralt. Czemu by nie? Chujba. Pedober by się powstydził. Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Czego się boisz, kuźwa? Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Nie, wcale. Wszyscy się czegoś boicie. Ganka gdyby się było boisz. Inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale... Babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Gdzie twoi rodzice? Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu o świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żebym usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już, nie trzeba. Wystarczy. Gdzie jest Janek? Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? Wiedziałem. On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Spoko. Ciekawe, kim jest Janek.
panie lasu. Odszukaj. Co się dzieje? Kto powiedział życie? To brzydkie słowo, brzydkie. No, no, no. Lepiej mówić dupa. Dobra, na skraju bagna, czyli tutaj. No, kurwa. Baba wodna. To można w nas rzucić gównem. Jest dość... Nie... Patrzcie, łatwo nam poszło. Nie jest zmyślony, na pewno zostawię za sobą ślady. Że to była ta baba wodna. Gdzie jest to drzewo? Tu. Dziwne drzewo. Upatruj, a znajdziesz Janka. Taki chuj. O! Co to jest? Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. No. Tędy? Gdzie dalej? Tędy? Tędy? Gdzie dalej? Tędy? Co tu możemy znaleźć? Bardzo się dziwię. Może to jakiś potwór albo co innego? Nie wiem. Nie wiem, czemu ta babka go nie lubi. I bardzo dziwne te czaszki są ogólnie. Czuję się dziwnie. Tu jakby zawrócił, ale znów poszedł dalej. Tam. Tutaj. Co dalej? Gdzie jest? Gdzie jesteś, Janek? Janek. Cholera. O! Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Co to ma być? Wywab jamka. Kici, kici, taś, taś. Janek? Co to jest? Skąd ja go znam? Nie bój się. Widziałem go chyba na... którymś z trailerów? Z plakatów? Nie wiem, gdzieś go widziałem. Jesteś Oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Nie możesz mówić? O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Co mam za nim iść? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Jakiś taki... Cóż, chyba nie mam wyjścia. Jakbym nie ogarniał, kurde, to bym się go spytał, o co tu chodzi. Janek! No, dużo doświadczenia. Coś tam jest. Pewnie będę musiał go chronić. Jak on to przeżył? O, widzę. Widzę, że to tam... O, no... Dobrze, że mamy nową zbroję, ale patrzcie, jak nas biją, kurde. No. Leżeć. Patrzcie, widzicie? To są pszczoły. Jakie podpali, to wyleci z nich. Trzymaj się blisko. Miód.
klaster miodu. On jest przydatny, bo dużo jedzenia to jest. I możemy sobie... Nie, ja chcę jedzenie. Jedzenie. Suszona ryba. Krowie mlek. 30 sekund. Zachowajmy sobie to. Butelek wody mamy od cholery jeszcze więcej. Ale nie znów będę musiał walczyć z tymi gnojami. A nie. Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Co to jest za gniazdo? Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Hehehe. Endyk. Pewnie tu byłem. Harpie tam były. Jak walczyć z harpiami? Endyk. O, widzieliście to ładne. Wiedziałem. I... Dajmy sobie. Łatwo je zabija. O dziwo. No, naprawdę. Koniec. Pięknie. Co z nich wypada? Jestem ciekawy. Szpony harpy, na pewno się przyda. Zielony mutagen. Gdzie jest czerwony? Ja nie wiem gdzie. Kuźwa niebieski, że dajcie mi czerwony. On mi się najbardziej przydaje, a go nie mam. Chole kości. O, butelka i klucz. Chodziło mu o tę butelkę. No, pewnie tak. Zginiemy jak tak się potoczymy? Fajnie. Kuźwa, zajebiście. Tu się zjeżdża. Trzymaj. Butelka z głosem? The fuck? Takie coś tylko, kurde, w takich rzeczach. Jak fantastyka. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Pszcina! Ha! Jak to brzmi? Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Co to ma być? Ja pierdyle. Jakiś profesor. Jak można zamknąć głos w butelce? Można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. No. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Dlaczego straciłeś głos? Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć, dusiołek, dusiołek, i poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Ani trochę. No właśnie. Po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież Wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem?
Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kota. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. O, coś o tym wiem. A tu nieważne. Jak nie huknie, jak nie gruchnie, znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Dokąd poszła? O, kim jest ta kobieta z wioski na bagnach? Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Uch, czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagnę? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. No, przed chwilą te utopce, co chciały się zajebać, to naprawdę wróżą dobre za mieszkanie. Co wiesz o wiedźmach? Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Dokąd poszła szarowłosa dziewczyna? Pobiegła w stronę sierocińca. To może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi. A ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. Dobra. Szybko, stary, pewnie znów nas utopcy zaatakują w tym twoim, kurde, pięknym bagnie. Jak Shrek normalnie. Tylko te wody zarąbiemy. Te chaty mnie ciekawią. Co to mają być za chaty? No wiedziałem. Idziemy prosto na, kurde, gówna. No jak? Baba wodna. Topiec. Uważaj, uważaj, tak, kurde. Twoi sąsiedzi, jak nie mam. Ta baba wodna dziwna jest. Dobra. Weźmy coś, co od baby wodnej było. Esencja wody, tak jest, to potrzebowałem. Do kota, dokładnie, do kota. Do orki potrzebuję jakiś tam gówien owoc. Ale kota będę mógł widzieć w ciemności, patrzcie. Sobie stworzyłem, jakby było gdzieś ciemno. Okej, okay. Czyli jaskini i te sprawy. No, zapisaliśmy. Pięknie. Kolejny eliksir. Co to? Wszystko się przyda. Tylko wcześniej nie zauważyłem. Leży na bagnę. Coś słyszałem, ale to chyba nie tu. Co to tutaj za roślina? Też, kurde, mam tego pełno. Szkoda, że na bagnach nic nie ma takiego fajnego. Dwugrot. Mam tego cholestwa w piździe i jeszcze więcej. Cóż, zobaczymy, co nam powie babka. W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy.
To ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Szarowłosa dziewczyna. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Osobnik się zamknie. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet w trupie. Dziewucha mu zginęła. A nóż, widelec, panie pomogą znaleźć. Lubię tego gościa. Janku, skoro tak prosisz, pomogę. Chodź za mną. Kurde, znów mam iść? Dzięki, stary. I co, to tutaj? What the hell? Czemu odgłos walki tu jest? Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie? Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie, przybywajcie na wezwanie, marny człek przed wami stanie. Nadal nie kumam, o co tu chodzi. To tylko Gobelin? Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? To ja chciałem z nami rozmawiać. De fakt, nie rozumiem. Nie spotkałeś się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosek. Co się z nią stało? Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii? Nie. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu Sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie. A my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic. Nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysta ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. O, i o to mi chodzi. Lubię zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Jesteśmy umówieni. Po co mi sztylet w ogóle? Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Jesteśmy umówieni. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto. Podaj kawalerowi sztylet. A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Te wiedźmy to są Gobelinem. No i tego, żebym się nie spodziewał. Bardzo dziwne. Mindfuck. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Jaki fajny.
Kurde. Jak... Kurde, naprawdę duży nóż. Zapłatę od sołtysa położysz na łazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Okej. Cóż. Creepy as fuck. Nie kumam tego. Ja chyba mogę sobie oczywiście tutaj pozbierać. Tamten. W ogóle jest. Na dole. Ho. Dużo tego. Fajnie, że te kradzieże tak nie uwzględniają. Mogę sobie co nieco wziąć. Wiedźmin. No, wywiad z wampirem. Kiedyś to sobie poczytam. Teraz nie. To co za rośliny? Han. Lubię się żywiąc. Pójdę jeszcze sobie na dół. I zakończę ten odcinek. Bardzo mnie ciekawi. Co to jest? Jasno cholera. Nie. Jakaś instancja, kurwa. Wygląda strasznie. Ale zwiedźmy to. Co tutaj jest? Alkest. Lubię alkest. Srebro. Jeszcze lepiej. Srebro, złoto. Lubię. Co to kurde? Mroczne sekrety. Jakieś kurde kości, czaszki. Pasta alchemiczna się zawsze przydaje. Jakieś rytuały. Patrzcie na to. Jasna cholera. Satanistyczny kult jakiś. Idę stąd. Creepy. Strasznie. Sołtysem musimy porozmawiać. A to już w następnym odcinku. Tak, dokładnie. Wszystkie dzieci. I on tutaj jest. Okej, okay. Tym oto zakończeniem tematem kończymy. No i tylko do znaku. Cóż, miło było, fajnie, bardzo mi się to podoba. Ładna ścieżka, fajne zakończenie, zapiszmy. Tak. No i cóż, fajnie było, naprawdę. Podoba mi się to. Jestem ciekaw dalszej historii. Pójdziemy w następnym odcinku do pana Sołtysa i pogadamy z nim. Zrobimy też zlecenie tego całego potwora, co mamy tutaj z paniami lasu związane. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie będę oryginalny, komentujcie, subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę, to mnie zachęci do dalszego działania. Do tego dodam, żebyście, nie wiem, wspomnieli komuś o mnie. To też bardzo miło, jak polecacie. Bezcenny jest, ale bardzo pomaga. No to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.